dorosłych dzieci alkoholików, czyli DDA, jest to syndrom osoby, która wychowała się w domu, gdzie był albo ojciec alkoholikiem, albo mama, albo obydwoje rodziców jest uzależnionych. To się mówi syndrom dorosłego dziecka alkoholika czy alkoholików. Nie wszystkie osoby DDA uzależniają się, tak? Natomiast część się uzależnia od alkoholu, a część ma inne uzależnienia. To też jest często tak, bywa, że na przykład wpadają w taki pracoholizm, w seksoholizm, w też zaburzenia w jedzeniu, tak? Że mogą zajadać albo bulimia, albo anoreksja. Też jest terapia dla dorosłych dzieci alkoholików, tak? Taka profesjonalna. Są też meetingi DDA dla dorosłych dzieci alkoholików. To jest wspólnota oparta o 12 kroków i 12 tradycji. Opartych na 12 kroków AA, czyli anonimowych alkoholików. Tak? I na przykład pierwszy krok, że jesteśmy bezsilni wobec zachowań swoich własnych rodziców i nie kierujemy własnym życiem. Na przykład to jest pierwszy krok, tak? I 12 kroków jest i ci ludzie pracują na tych krokach. Dorosłe dzieci alkoholików takie specyficzne role, prawda, odgrywają w tej rodzinie. Na przykład bohater rodzinny, kozioł ofiarny, maskotka, czy niewidzialne dziecko, czy aniołek. I to są role, które dorosłe dzieci alkoholików, czy dzieci alkoholików w tej rodzinie mogą pełnić i pełnią takie role, prawda? Czy na przykład ktoś jest bohaterem rodzinnym, dziecko jest bohaterem rodzinnym, tak? Albo jest aniołkiem, albo jest maskotką w takiej rodzinie, tak? Czyli te dorosłe dzieci alkoholików te role spełniają. Dorosłe dzieci alkoholików mają takie trzy cechy, takie też nie mów, nie czuj, nie ufaj. Nie mów, nie czuj, nie ufaj, tak? I te dzieci, tak powiem, te dzieci dobrze było, żeby się nauczyły nowych zachowań, tak? Nowych zachowań, czyli mówić o uczuciach, mówić, nazywać rzeczy po imieniu. To znaczy, jesteś pijany, tato, albo jesteś pijana, mamo, a nie udawać, że się nic nie dzieje. Bo często jest tak, że na przykład takie dzieci udają, że się nic nie dzieje dla dobra tej rodziny, tak? To nie jest dla dobra, tylko to jest odwrotnie. Czyli tak jak powiedziałam, meetingi DDA, profesjonalna terapia i tam na tej profesjonalnej terapii uczą się zachowań, konstruktywnych zachowań wobec rodziców, którzy piją.